Dziękuję też za bardzo dużo plakatów z napisem Załoga Rudego. Jestem też Ruda. Naprawdę imponujące to, co się stało z naszymi głosami przez tych kilka tygodni. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj wszyscy zjednoczeni właśnie wiarą we własne siły. To jest właśnie ta zasadnicza zmiana dzisiaj, która jest widoczna gołym okiem. To wy dajecie to poczucie siły. Ja jestem dumny, że współpracuję od kilku tygodni z człowiekiem, który też ma różne poglądy na różne sprawy. Nie ze wszystkim się zgadzamy, ale którym charakter, temperament naprawdę ma ochotę do walki i naprawdę wie, czyje interesy, czyje prawa chce reprezentować. To naprawdę niezły kozak. Michał Kołodziejczak. Dzień dobry! Dobrze was wszystkich tutaj widzieć. I dobrze, że jesteśmy tutaj razem. Przychodzimy z różnych stron, ale mamy jeden cel. Jeden! A tym celem jest Polska. I nigdy nie dajcie sobie wmówić, że Polska nie należy do was. To wy jesteście właścicielami Polski, a nie jakaś partia, która teraz rządzi. I zaczęło jej się wydawać, że Polska jest jej własnością. Tak nie jest i nigdy na to nie pozwolimy, bo Polska należy do nas. Zapracowaliście i zbudowaliście Polskę swoją ciężką pracą każdego dnia. Dlatego Polska jest waszą własnością i nigdy o tym nie zapominajcie. A ja jestem tutaj po to, jak teraz tym, którzy rządzą, wydaje się, że Polska należy do nich. Moje hasło wyborcze brzmi jasno. Na straży praw twoich stać będę. I waszym prawem jest to, że Polska jest wasza. I dziś będę stał na straży waszych praw, by Polska do was wróciła i wróci. Ja wam to obiecuję. I wiem, że plony, główne plony zbiera się na jesień. Ale najpierw każdy rolnik to wie i każdy z was, żeby zebrać dobre plony, trzeba dużo pracować, dobrze pracować i czasu nie marnować. Dlatego ja dzisiaj obiecuję wam tutaj swoją pracę, bo mamy 2 tygodnie bardzo ciężkiej pracy przed nami. Obiecuję wam krew, pot, łzy i zwyciężymy! Dzieci i wnuków. Weronika przyjechała ze Śląska. Była całe swoje młode życie gorliwą katoliczką. Jest. I nie widziała żadnej sprzeczności w swoim zaangażowaniu, w swojej wierze, w swoim chrześcijaństwie. Żadnej sprzeczności
w jej osobistym zaangażowaniu w walkę o prawa kobiet. Spotkałem ją w Gliwicach i byłem niezwykle poruszony prostotą i oczywistością jej przesłania. To ona mi powiedziała: jestem po stronie kobiet, walczę o ich prawa, bo wierzę w Boga, bo jestem chrześcijanką. To jest naprawdę ten punkt widzenia, który powinien wstrząsnąć sumieniami tych wszystkich, którzy chcieliby widzieć konflikt między chrześcijaństwem a wolnością. Między wiarą a poczuciem takiej, wiecie, no, czasami drugiej przyzwoitości. Wszyscy bez wyjątku dzisiaj chcemy, powinniśmy stanąć po stronie tych, których ta władza krzywdzi. Weronika, scena jest twoja. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za możliwość przemówienia. Jako najmłodsza kandydatka Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach chciałabym się zwrócić do Was młodzi, abyśmy wszyscy poszli na wybory, abyśmy zagłosowali nad wolną, demokratyczną i tolerancyjną Polską. Abyśmy wszyscy zagłosowali nad tym, żebyśmy byli wolni. To będą moje pierwsze wybory parlamentarne w życiu, prawdopodobnie najważniejsze. Dlatego do zobaczenia przy urnach i Wiktoria oznacza zwycięstwo. Do zobaczenia. Jak skojarzyło mi się tak ze zwycięstwem, że pomyliłem imię. Oczywiście. Jej imię jest symboliczne dla nas wszystkich. I dzięki, Wiktoria, za twoją cierpliwość. Słuchajcie, tak jak wam obiecałem, nie będzie wielkich, długich przemów w tej pierwszej części. Za mniej więcej 2 godziny spotkamy się w drugiej części Warszawy po naszym wielkim marszu. Słuchajcie, ten marsz jeszcze się nie zaczął, a jest już nasz prawie 1 000 000. Będziemy szli, pójdziemy marszą kostką i wtedy dopiero Polska i Europa zobaczą, ilu nas dzisiaj jest. Niewyobrażalne tłumy. Zaczniemy tu z Ronda Dmowskiego. To nie jest mój... Ja wiem, że to jest Rondo Praw Kobiet, ale oficjalnie nazywa się Rondo Dmowskiego. To nie jest mój ulubiony bohater historyczny. On jest raczej autorem takiego mosta dla tych, którzy dzisiaj rządzą. Ja się nie dziwię, że dla Kaczyńskiego i PiSu raczej Dmowski jest pozytywnym bohaterem, bo on kiedyś powiedział, że inne narody zawsze święcą zwycięstwa, a nasz naród zawsze święci klęski. Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby powiedzieć wszystkim w Polsce i wszystkim na świecie: Polska jest stworzona do wygrywania. Polska zasługuje na więcej. Polska zasługuje na najwięcej. My jesteśmy wielkim narodem. Jesteśmy stworzeni, żeby wygrać. Mamy tę moc. Ja zresztą, no wiecie, my teraz pójdziemy marszałkowską, więc nie, to jest dobry moment, żeby przyznać się, że zdecydowanie bardziej wolę marszałka Piłsudskiego. A on z kolei powiedział, i proszę cię, i ciebie, Wiktorio, i każdego z was, potraktujmy te jego słowa bardzo, bardzo serio. Piłsudski powiedział, że siła bez sprawiedliwości i wolności jest zwykłą przemocą i tyranią. Ale wolność i sprawiedliwość bez siły jest dziecinadą, jest gadulstwem, jest tak naprawdę do niczego niepotrzebna, jeśli za nią nie stoją ludzie gotowi o nią walczyć. My spowodujemy, my doprowadzimy do tego, że w Polsce wolność, sprawiedliwość, uczciwość nie będą bezsilne. Jesteście wszystkie i wszyscy rycerzami wolności, sprawiedliwości, uczciwości.